witajcie na kanale Studiopatów. Mamy dziś 14 maja, a znajdujemy się na wzgórzu cmentarnym przy opatowskim cmentarzu parafialnym, gdzie znajduje się cmentarz wojenny. Jesteśmy przed bramą prowadzącą właśnie na ten cmentarz. Na bramie widoczne są patriotyczne symbole. A tu jest opis, kto spoczywa na tym cmentarzu i jak powstał, jak przebiegały jego perypetie na przestrzeni lat. Co pozwolę sobie przeczytać, aby nie wyważać, że tak powiem, otwartych drzwi. To pozwolę sobie skorzystać z opracowania pana Marka Lisa. Tak więc, cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Opatowie. Utworzony przez okupacyjne władze austro-węgierskie, prawdopodobnie w drugiej połowie 1916 roku, pochowano na nim żołnierzy poległych w walkach w okolicach Opatowa oraz zmarłych z ran w opatowskim szpitalu w latach 1914-1915. Pierwotnie spoczywało na nim 11 żołnierzów armii niemieckiej, 713 armii austro-węgierskiej i 77 armii rosyjskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku opiekę nad cmentarzem przejął Urząd Wojewódzki w Kielcach. W latach 20. XX wieku ogrodzony był drutem kolczastym na drewnianych słupkach i posiadał 13 zbiorowych mogił. Cmentarz wyznaczony został do przeprowadzania komasacji. Pod koniec lat 30. XX wieku przeniesiono na jego teren szczątki poległych spoczywających na likwidowanych cmentarzach wojennych w Karwowie, Kochówku oraz cmentarzu znajdującym się przy szpitalu w Opatowie. W 1939 roku w centralnej części cmentarza istniało 5 dużych mogił zbiorowych oraz 5 małych usytuowanych na skarpie, zaopatrzonych w krzyże drewniane. Według oficjalnych danych na cmentarzu spoczywa obecnie co najmniej 113 żołnierzy armii niemieckiej, 722 armii austro-węgierskiej i 94 armii rosyjskiej. Łącznie 921 zabitych. W centralnej części cmentarza znajduje się mogiła pierwotnie w formie kopca z krzyżem drewnianym dowódcy 4. Kompanii 4. Batalionu 1. Brygady Legionów Polskich, kapitana Franciszka Pękrzyca-Grudzińskiego, który poległ 3 czerwca 1915 roku w walkach pod Żernikami. Wiele wskazuje na to, że jest to tylko mogiła symboliczna, zaś szczątki poległego oficera spoczywają w innym miejscu cmentarza lub znajdują się na cmentarzu parafialnym w Baćkowicach. Na cmentarzu prawdopodobnie spoczywa także nieustalona liczba żołnierzy Wojska Polskiego, rannych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, zmarłych z ran w opatowskim szpitalu. W okresie II wojny światowej na cmentarzu pochowano również kilku żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku, oraz saperów Ludowego Wojska Polskiego, którzy zginęli w 1945 roku w trakcie rozminowywania terenu po zakończeniu działań wojennych. Po II wojnie światowej cmentarz uporządkowano na początku lat 70., zaś ostatecznej formy nabrał w latach 90. XX wieku. 16 czerwca 1988 roku cmentarz wpisano do rejestru zabytków. Cmentarz znajduje się pod opieką Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. I tak jak mówiłem, opracowanie, które tu przeczytałem, jest autorstwa pana Marka Lisa.
a tu mamy tabliczkę w języku angielskim o tej samej treści. A ja pozwolę sobie wejść na ten cmentarz i pokazać Wam, jak mniej więcej on wygląda. Cmentarz usytuowany jest na zboczu wzgórza cmentarnego, tuż przy głównym wejściu. Po lewej stronie, patrząc w kierunku wejścia, po lewej stronie jest tu kilka mogił dookoła centralnej mogiły, do której zaraz przejdę. Aczkolwiek teraz pozwolę sobie wejść na tą skarpę, na której też jest kilka, bodajże 5, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, 5. Wszystkie mogiły są oznaczone w ten sam sposób. Mamy krzyż w formie krzyża, w formie medalu wojskowego. Oraz mamy w centralnej części, w centralnej jego części godło państwowe. Ono jeszcze jest z dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo podobnego orła do dziś mają żołnierze na czapkach. To jest właśnie orzeł z okresu dwudziestolecia międzywojennego. I rzut okiem na centralną część cmentarza. Jak mówiłem, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza komunalnego można też zerknąć i dostrzec takie fajne widoki. A ja udaję się do centralnego punktu tego cmentarza. Jeszcze chciałem Wam zwrócić uwagę, że na tyle tych krzyży, które są usytuowane przy każdej mogile zbiorowej, z przodu jest ten orzeł, o którym mówiłem, z okresu międzywojennego, a z tyłu mamy na każdym krzyżu taki miecz i wieniec, też symboliczny. A ja przechodzę do centralnej części tego cmentarza, gdzie znajduje się mogiła zbiorowa, w której prawdopodobnie może być pochowany kapitan Franciszek Pęczyc Grudziński, dowódca drugiej kompanii. Tu mam problem, bo tu jest napisane dowódca drugiej kompanii, tam było napisane dowódca czwartej kompanii. Tak więc przekazuję Wam tak, jak jest napisane na pomniku. Dowódca drugiej kompanii 6 batalionu Brygady Legionów Polskich poległ pod Żernikami 3 czerwca 1915 roku. Kapitan Franciszek Pęczyc Grudziński był to człowiek, o ile dobrze pamiętam, był harcerzem, ale też był to człowiek bardzo oddany Polsce, o głębokim duchu patriotycznym. Był to człowiek bardzo skromny, był abstynentem, prowadził, że tak powiem, bardzo skromny tryb życia, można by nawet powiedzieć ascetyczny. Podczas gdy odniósł poważną ranę 3 czerwca 1915 roku, wolał odebrać sobie życie niż trafić do niewoli.
najprawdopodobniej z tego względu, że nie byłby tam zbyt dobrze traktowany, ale także z racji tego, że był oficerem, mógł posiadać różne poufne informacje, których nie chcąc zdradzić na jakichś, nazwijmy to, przesłuchaniach, delikatnie mówiąc, po prostu wolał odebrać sobie życie. Tak przynajmniej mi się wydaje. No cóż, ten film dedykuję właśnie, może nie tak inaczej, ten film jest zapowiedzią do kilku następnych filmów, które chcę zrobić, traktujących właśnie o bitwie pod Konarami, która to bitwa odbyła się na terenie, na naszych terenach, okolice Opatowa, okolice Klimontowa, okolice Konar. Jest w naszym regionie bardzo dużo miejsc związanych z tą bitwą właśnie, z tymi działaniami. Bitwa pod Konarami odbyła się w dniach 16 maja, od 16 do 23 maja 1915 roku. Była to bardzo znacząca bitwa, w której brali udział właśnie polscy legioniści. Ale więcej o tym chciałbym powiedzieć po prostu w następnych filmach, odwiedzając miejsca związane z tą bitwą. Tak więc, żegnając Was, chciałbym Was zachęcić do odwiedzenia miejsc związanych z tymi wydarzeniami, gdyż ci ludzie, którzy brali w nich udział, byli tacy sami jak my, byli młodzi, chcieli żyć i należy im się szacunek i pamięć. Pozdrawiam Was dla Studia Opatów, mówił Michał Pobratyn z cmentarza wojennego przy opatowskim cmentarzu komunalnym.